Nie zaskoczył. Ale żeby tak zachować trochę demokracji tutaj w Europie, w Polsce na przykład, to już by było przyjemnie przez te 10 lat. Właściwie o niczym więcej chyba nie trzeba marzyć, jak o tym, żeby z demokracją nie było dużo gorzej, bo wiele wskazuje, że takie ryzyko jest. Bardzo dziękuję panie profesorze. Bardzo dziękuję pani profesor. Bardzo dziękuję państwu.